Bohaterowie w Ardenach. W roli głównej. Scenariusz. Reżyseria. Fuller. Liczysz na szczęście? On nie jest przesądny. Trzy papierosy od jednej zapalniczki to pech. Z moim cztery. Co to oznacza? Panie Smith, ojciec zmarł 15 stycznia. Wiem, że rozmowy z panem przynosiły mu ulgę. Prosił, żebym przekazała, że następnym razem chce więcej niż trzy naboje. Podobno pan zrozumie. Niemcy, rok 1945. Dobrze, że wracasz. Mam go wysłać? Do dziewczyny? Pojechałem na wojnę w 1943 roku. Miałem prawie 19 lat. Niektóre rzeczy zapomniałem, inne chciałbym zapomnieć. Każdego dnia wspominam chłopaków, z którymi siedziałem w okopach. Przyjaciół, których znałem i straciłem. Farma Fullerów, Kansas. Wróć do nas, synu. Ani mi się waż zginąć. Wrócę, mamo. Bądź grzeczna. Zostawiam ci dużo pracy na głowie, tato. Ta wojna... Rozumiem. Poradzimy sobie. Jesteś dobrym synem. Bóg z tobą. Dziękuję. Nowy Jork. Angelo Benedetto, znowu pana widzę. Zarzuty są poważne.
To nie moja wina, choć przyznaję się do błędów. Jak to? Te przedmioty dali mi koledzy. Nie wiedziałem, że są kradzione. Włamanie też było błędem? Grozi panu 5 lat więzienia. Mój klient doskonale rozumie powagę zarzutów, ale nie wiedział nic o kradzieży. Twierdzi, że siłą wepchnęli go do samochodu. Mało prawdopodobne. Pan Benedetto utrzymuje, że to prawda. Rozumie jednak zastrzeżenia wysokiego sądu. Znam rozwiązanie, które oszczędziłoby nam niepotrzebnego procesu. W zamian za oddalenie zarzutów, pan Benedetto wstąpi do wojska. Co ty pleciesz? Masz kategorię 4F, nie wezmą cię. Zgadza się pan na służbę w armii? Tak, wysoki sądzie. Dobrze. Ostatnie zmiany legislacyjne umożliwiają mi takie rozwiązanie. Przychylam się do wniosku obrońcy. Zgłosi się pan do lokalnego punktu poborowego, gdzie wcielą pana do sił zbrojnych. Jednocześnie zmieniam kategorię pana Benedetto z 4F na 1A, co umożliwi mu natychmiastowy zaciąg. Powodzenia. Następny. Co to znaczy? To szczegół, wyjaśnię ci później. Boston. $1.25. $1.25. Masz, Szkopie. Pogadaj o tym ze swoim Führerem. Początek inwazji. Nie jestem Szkopem. Jestem Amerykaninem. Sackett's Harbor, stan Nowy Jork. Miałeś się postarać o przeniesienie. Zostaniesz ojcem. Wiem. Ale trwa wojna. Na pewno mnie wyślą. Dobrze, że dostałem 3-dniowy urlop. Ale dlaczego piechota? Po wszystkim pierwszych odeślą piechurów. Nic na to nie poradzę. Muszę to zrobić. A co ja zrobię bez ciebie? A dziecko? Forest Grove, Oregon. To już koniec. Muszę lecieć. Posprzątasz? Dzięki za podwózkę. Ładnie śpiewałaś, Doreen.
Przepraszam, chciałem zdążyć. Musiałem skończyć pracę. Która godzina? Za 5:12. Uprzedziłeś, że możesz się spóźnić. Pomyślałam, że zaczekam jeszcze trochę. Bardzo mi przykro. Nie przejmuj się. Dobrze się bawiłam. Kazali mi śpiewać. Przepraszam za ten strój. Garnitur mam w domu. Nie szkodzi. Skoro już jesteś, zatańcz ze mną. Nie grają. Jestem brudny. Nieważne. Chodź, Doreen, już czas. Kto to? Jeden z chłopaków, z którymi przyszłam. Jeden z chłopaków? Przyszłam z dwoma, Donem i Billem. Tańczyłam z nimi przez większość czasu. To moi bracia. Potrzebują przyzwoitki. Siostro, idziemy. Tańczą całkiem dobrze. Ale cieszę się, że zatańczyłam z tobą. Opłaciło się czekać? Może. Zastanowię się i ci powiem. Muszę już iść. Do zobaczenia. Don, jak ci poszło? Szukam cię cały wieczór. Spóźniłem się. To bez znaczenia. Nie wydawała się zdenerwowana. Musicie lubić. Może. Oby. Przecież cię zaprosiła. Podoba ci się? Tak. Ale i tak mnie tu nie będzie. Co? To przyszło pocztą. Za późno się za nią zabrałem. Mam się stawić za tydzień. Mogłem do niej zagadać wcześniej. Zawsze możesz pisać. Jasne. Listy. Od faceta, który wystawił ją do wiatru. Ty się tak łatwo nie poddajesz. Midway 153. Ja odbiorę. Hello. Doreen? Yes. Jak się masz? Oh. Is this Don Smith? Don Smith? Wow, what a surprise. Cóż za niespodzianka. Dzwoniłem wcześniej, odebrała twoja mama. Właśnie wróciłam. Zdecydowałeś się? Słucham? Zdecydowałeś się? W sprawie? Wizyty u mnie. Miałem cię odwiedzić? Kiedy chłopak spóźnia się na tańce, a dziewczyna mimo to czeka, to czemu miałby jej nie odwiedzić? Musiałby być idiotą. Albo mieć dobry powód. A jak jest w twoim przypadku? Nie usłyszałem. Jak jest w twoim przypadku? Na pewno nie jestem idiotą. Jeszcze nie wiadomo. Jeśli ktoś wyjeżdża i nie jest pewny, jak mam cię zaskoczyć? Kto ci powiedział? Powiedział? O czym? Że jadę do San Francisco. Jedziesz? Zostałam przyjęta do konserwatorium. Brzmi jak życiowa szansa, bo nią jest. Chcę jechać, ale trochę się boję. Rozumiem cię. To wspaniale, gratuluję. Będę tęsknić. Proszę wrzucić 10 centów. Halo?
Nie mam drobnych. Don? Gdzie jesteś? Mamo? Don Smith dzwonił wcześniej? Tak. To był on? Dzwonił spoza miasta. Dostał powołanie do wojska. Pewnie jest już w Portland. A ja mówiłam tylko o San Francisco. O nic go nie spytałam. Idiotka ze mnie. Masz szczęście, że wracasz do jednostki. Podobno byłeś pod Nenning. Słyszałem, że było paskudnie. Z miasta niewiele zostało. Pogoniliśmy szkopów. Droga Doreen, wyjeżdżam na wojnę. Tak krótko się znaliśmy, a mam ci tyle do powiedzenia. Chciałem wysłać ten list wiele razy, ale nie wiem, czy będę miał kiedy, albo po co. Okręt Królowa Elżbieta, wrzesień 1944 roku. Starks? Starks. Zgubiłeś mi się. Dokąd poszedłeś? Oddałem bagaż. Coś nie tak? Żona przyjechała autobusem. Miałem się z nią spotkać. A porucznik wysłał mnie po przydziały miejsc do spania. Współczuję. Przynajmniej wie, że odpłynąłem. Całe moje życie to trzy słowa, a nie mówiłem? Brzmi znajomo. Może zrobię z tego temat dnia, to sobie ponarzekamy. Przepraszam, jestem w złej sekcji. Służę w zaopatrzeniu. Jestem Amerykaninem. Akurat. Raczej tarczą strzelniczą. Ta prycza jest zajęta? Dobierasz? Na pewno ci się uda. Makaroniarzu, pytałem o coś i zaraz popamiętasz. Benedetto, spokojnie. Nie pokazuj mi kart, głupi farmer. Pas. Farmer? Skąd? Z Kansas. Niedaleko Norris. Nigdy nie słyszałem. Płyniemy. Czuję się tu jak bydło. Masz. Napisz list. Na takiej małej kartce? Bądź lakoniczny. Moi drodzy, jadę na wojnę. Jest świetnie. Pozdrawiam Angelo. I tak nic nie możesz zdradzić. Pierwsza klasa. Nie tak ją zapamiętałem. Podróżowałeś nią? Kiedy byłem bogaty, młody i głupi. Oraz pechowy. Skoro o młodych i głupich mowa, oddaję ci go. Przecież go wygrałeś. Wiesz, jak kantować w kości? Ja wiem, Benedetto również. Gra nie była uczciwa, więc ci go zwracam. Dzięki, ale żadnego ale. Nie graj w kości z Benedetto. Pieniądze nie są ważne, a ty kiepsko grasz. Spróbuj w pokera. Smith, zagrasz w karty? Karty? Nie tym razem. Dam ci fory. Posłuchajcie. Jestem kapral Starks i mam się troszczyć o wasze tyłki przez następny tydzień. Pamiętajcie, że jesteśmy w sekcji niebieskiej, przedział czwarty. Na okręcie są tysiące żołnierzy, więc jemy na zmiany tylko dwa razy dziennie. Jedzcie do syta.
Codziennie o 11 jest trening fizyczny i ćwiczenia z szalupami. Obowiązkowe. Może po raz ostatni jesteście na takim ładnym okręcie. Możecie chodzić po pokładzie do 21, chyba że każą iść na stanowiska bitewne. Wasze jest tutaj. Nie zgubcie się, nie plączcie się przy działkach i nie drażnijcie Angoli. Nie wolno palić na pokładzie w nocy i wyrzucać śmieci za burtę. U-boty szukają celów. Nie ułatwiajcie im tego. Poza tym dobrze się bawcie, jeśli możecie. Dokąd płyniemy? Na wojnę, synu. To nie przelewki. Płyniemy walczyć z Niemcami. Zabijemy ich wszystkich. Do ostatniego. Mieliśmy dużo czasu na przemyślenia. Po krótkim przystanku w Szkocji wyruszyliśmy dalej. Wszyscy maskowaliśmy strach fałszywą brawurą i nerwowym śmiechem. Liczysz na szczęście? On nie jest przesądny. Trzy papierosy od jednej zapalniczki to pech. Z moim cztery. Co to oznacza? Albo ty masz przesrane, albo my. Pomyśl życzenie. Dużo zależy od jednej zapalniczki. To pomyśl. Życzenie. Cena Zar, październik 1944 roku. Wraz z francuskimi partyzantami trzymaliśmy w okrążeniu 50 tysięcy Niemców. Za dnia nie było to trudne. Ciekawie robiło się dopiero nocą. Dziś w nocy wysyłamy patrol. Skierujcie działa w stronę lądu. Dobrze. Cisza dla odmiany. Artyleria milczy. Może zabrakło im amunicji? Oby. Ciszej, Fuller. Jeszcze obudzisz Niemców. Chyba częściej spałem z wami niż z żoną. To przykre, Starks. Lepiej znowu do niej napiszę. Jeszcze zapomni, kim jestem. Pieczę najlepsze ciasta. Twoja mama piecze ciasta? Dokąd polazł Benedetto? Pewnie się odlewa. Cholera, zostawił karabin. Co on sobie myśli? Może korzysta z obu dłoni? On ma lepkie palce. Jak to? Gdyby nie armia, siedziałby w kiciu. Uważaj. Gdybym mógł, ukradłby ci portfel. Maurice, jak się masz? Benedetto, spodziewałem się ciebie. Co to takiego? Calvados. Taka brandy. Niestety, obecnie nie ma szans, żeby się zestarzeć. Ale ten ma dobry wiek. Możesz nim rozpalać ogień, napełniać zapalniczki, a nawet go wypić. Pewnie połowa z was go pędzi.
Przyjacielu, widzę, że jest zbyt dobry jak na twój amerykański gust. Mam lepszy gust niż twoja matka. Chcesz pohandlować? Może. A może nie. Zależy, co dasz. Sam zobacz. A papierosy? Proszę bardzo. Amerykańskie. Co tu robicie? Mój oddział jest 50 metrów z prawej. Mylisz się. Pokaż mapę. Amerykanie są tutaj, Francuzi tutaj. Jesteście za blisko nas. Mylisz się. Amerykanie są tutaj, a Francuzi tu. Już prawie świta. Przepuścimy atak. Nie zmieniać pozycji, zrozumiano? Tak jest. Spocznij. Było mi miło. Zaczekaj. Może omówimy pewien wzajemnie korzystny szaber. Co? Rabunek. Może. Innym razem. Muszę wracać. Do zobaczenia. Salut. To znowu 88. Kryć się. Widzisz coś? Nie jestem pewny. Każcie im wracać do łóżka. Widzę coś z lewej. To szkopy. Jak podeszli tak blisko? Celujcie w karabin. Jasna cholera, to nie była 88. Leci następny. Chcą się przedrzeć do wąwozu. Daj karabin. Są pod nami. Widzę. Żabojady nie mają moździerzy? Obserwatorzy. Pewnie podają współrzędne artylerii. Dobre wejście. W porządku? Nazistowskie dupki. Zdejmiesz tego obserwatora? Jestem nieco zajęty. Moździerze, w końcu. Poszukam snajpera. Briggs. Widzisz tych obserwatorów? Namierzam ich, ale są daleko. Muszę poczekać, aż coś zobaczę. Blisko. Chyba nie zauważyli. Zaczekaj. Prosto w cel. Ich błędem jest to, że się zatrzymują. Nie ruszaj się. Drugiego też trafiłeś. Chodźcie, dranie.
Szlaf kur, kamarad. Śpi, towarzyszu. Wrócą do strzału 88 ósemkami. Będą sprawdzać, czy wciąż tu jesteśmy. Odszedłeś ze stanowiska bez broni. Następnym razem tak cię załatwię, że nie będziesz się nadawał do pierdla. Dokądś polazł. Maurice stał tuż przede mną. Teraz go nie ma. Benedetto, umyj się. Popatrz na mnie. Umyj się. Chodź, Brooklyn. Starks. Starks. What? Czego? You okay? No, w porządku? Nie, mam ochotę go... Daj mi chwilę. Mogliby nam dać jakieś francuskie potrawy. Jeśli o mnie chodzi, możesz wsadzić całą Francję w tyłek najbliższego Niemca. To będzie temat dnia? Odpowiedni. Lubiłem je. Po Anglii dałeś sobie z nimi spokój. To prawda. Tematem jest Francja, nie pojemność niemieckich tyłków? Co do Francji, to Paryż jest w porządku. Niewiele więcej widziałem poza Niemcami, którzy chcą nas zabić. Naszymi honorowymi wrogami, których trzymamy w szachu od 3 miesięcy. Są tam, gdzie chcą. My nie możemy się ruszyć? Oni też. My chcemy ich zatrzymać, a im tam dobrze. Wszyscy bawimy się w strzelnicy. Tkwimy na tych samych pozycjach. Wolałbyś atakować z Pattonem? Nie, wolę się nudzić tutaj. Mam większe szanse. To nie przypomina wojny, chyba że dziś. Siedzimy tylko i liczymy niewypały. Łatwiej zginąć od kuli z karabinu niż od pocisku artyleryjskiego. Odwieczne pytanie. Mówiliśmy już o tym? Przeznaczenie czy statystyka? Czynników jest dużo. Drobna różnica wagi pocisku, celowniczy, załoga, temperatura lufy. Nie trafiają dwa razy w to samo miejsce. Ale mogą. Mają dość pocisków, żeby trafić w nasz bunkier. Statystycznie, im częściej strzelają, tym łatwiej możemy zginąć. A to mi się nie podoba. Do diabła z niemiecką dumą. Niemcy mają odmienny punkt widzenia. Mamy im powiedzieć, że się mylą. Nie słuchają uważnie. I zaczynają mnie cholernie wkurzać. Kiedy wyślesz ten list? Nie wiem, czy kiedykolwiek. Dopracowujesz go od kilku miesięcy, wyślij go dziewczynie. Skąd wiesz, że jest do dziewczyny? Bo jesteś taki poważny. Tak naprawdę nie mam dziewczyny. Wszystko muszę z ciebie wydzierać. No to do kogo piszesz? Poznałem ją tuż przed poborem. No i? Co? Jak wygląda? Jak się poznaliście? To Doreen. Ma rude włosy. Miss Dożynek. Masz tylko zdjęcie z gazety? Musicie być zżyci.
Odwal się. Nie miałem szansy. Ledwo co się znaliśmy. Przykro mi. Gdybym miał ci coś doradzić, to wyślij jej ten list. Zaryzykuj. Byliśmy tylko na jednej potańcówce. Nocami pracowałem w tartaku, a w weekendy się uczyłem. Zrobiła na mnie wrażenie. Ale czy ja jej się podobam? Ty z tą swoją włoską krwią? Te duże oczy roztopią jej serce. Nie widziałeś mojej żony i syna. Uznałem, że kiedyś mi ich pokażesz. Kolej na mnie. Ładna. Syn też. Martwię się o nich bardziej niż o siebie. A o siebie martwię się na okrągło. Chodź. Zanieśmy tę mielonkę, zanim da nogę. Zagroziłem, że zdzielę go deską, jak nie odda mi 30 dolców. Zmieniają was? Jedziemy do N-Bone. Duży tam ruch. Luzują oddziały. Farciarze. A w nas wali artyleria. Przykro mi. Nie posyłajcie pocisków za nami. No więc 30 dolców później Benedetto będzie narzekał. Następne zimne śniadanie. My będziemy narzekać, kiedy oni będą jeździć po żarcie. Lepsze to niż nic. Wystałem się już w kolejce po darmową zupę. Po krachu na giełdzie rodzina została bez grosza. Rzuciłem studia. A potem wybuchła wojna. Właśnie. Ale skończy się. Kiedyś. Trudno na cokolwiek liczyć. Dlatego nie kończysz listu? Musisz się nauczyć na coś liczyć. To bywa najtrudniejsze. Ale to najlepsze, co możesz zrobić. Wiem. Sam prawie się poddałem. Nie miałem łatwego życia. Może skończysz list, kiedy się dowiesz, że tamtych nie odsyłają na tyły. A dokąd? Na wschód. Za niemiecką granicę. Przed Bożym Narodzeniem. Kto ci powiedział? Sierżant z plutonu. Generał uważa, że się zasiedzieliśmy. Sam pewnie ma już odleżyny. Kolego, wysadzisz nas tutaj? Dzięki. Przetrwamy jakoś tę cholerną wojnę. Zobaczę syna. Nie widziałeś? Urodził się po moim wyjeździe. Starks, jesteś cały? Tak, schyl się. Schylam się. Było blisko. W porządku? Tak. Pomóż mi. Mam tu rannego. On nie żyje. Idź po apteczkę, chrzanić ją. Musisz uciekać z lasu. Zginiesz tu. Chodź. Potem wrócimy.
Co kilka tygodni pozwalali nam odpocząć i się umyć. Smith? Masz się zgłosić do sztabu. Można było zmyć wszystko, poza tym, co w środku. Szeregowy Smith, spocznij. Smith, co sądzicie o tym tu kretynie? Niewiele problemów dyscyplinarnych trafia do mnie, więc wpakowaliście się w niezły szambo, żołnierzu. Zobaczmy, co tu mamy. Skąd to wzięliście, Benedetto? Smith, rozpoznajecie coś? Tak, łańcuszek na klucze. Weźcie go. Sierżant zwróci resztę właścicielom. Większość uczciwie wygrałem. Wasze nazwisko i uczciwość nie pasują do siebie. Znalazłem ten łańcuszek. Milczeć. Myślicie, że gdzie jesteście? Tam jest 500 000 szkopów. Widzicie? Raport o stratach. Wasi koledzy giną, a wy kradniecie. Co w ogóle robicie w wojsku? Chcę walczyć z Niemcami. Nie wygląda na to. Samowolki, kradzież, dezercja. Wiecie, co robią z dezerterami? Napiszcie do matki, będzie dumna. Nie mam rodziców. To się już nie powtórzy. Akurat. Smith, straciliście już jednego człowieka. Jeśli tego błazna oddam pod sąd, stracicie dwóch, a nie ma nikogo na zmianę. Co proponujecie? Benedetto popełnił dużo błędów. Przez te jego błędy zginiecie. Stanowi ryzyko i okrada kolegów. Czy wolno mi coś powiedzieć? Potrzebujemy kogoś się da. Weźmy kogoś nowego. Fuller i ja znamy Benedetto. Narobił głupot, ale zna się na swojej robocie. Trudno będzie wyszkolić dwóch nowych. Obiecuję, cicho. Sierżancie, zabierzcie mi go sprzed oczu. Przykro mi z powodu kaprala Starksa, ale dostaliśmy nowe rozkazy. Idziemy na pomoc 376. Dywizji. Niemcy walczą już na swojej ziemi. Muszę coś dodawać? Nie. Nie mamy czasu na te bzdury. Odesłać Benedetto do waszej sekcji? Tak uważam. Dobrze. Na waszą odpowiedzialność. Jak jeszcze raz da ciała, obaj bekniecie. Zrozumiano, kapralu? Tak jest. Kapralu? Tak. Awansujecie od zaraz. Przykro mi, że w takich okolicznościach. Ze Starksa był porządny chłop. Ale potrzebuję kogoś, na kim można polegać. Na was można? Tak jest. Możecie odejść. Przypnijcie sobie belki i nie rozczarujcie mnie. Smith. Dzięki. Mam u ciebie dług. I to jaki? Zrobili mnie kapralem. Myśleliśmy, że wojna skończy się przed świętami, ale 3 tygodnie później i 650 kilometrów dalej wiedzieliśmy, że nic z tego. Dla nas był to tylko początek. Już prawie. Smith!
Już prawie go wygrzebali. Zaraz ruszamy. Każ wszystkim wsiadać. Podniosę torbę. Co mu jest? Nie podoba mu się, że zastąpił Starksa. Śmierć Starksa to szok. Ta wojna zaczyna się dobierać do wszystkich. Kompania M? Kogoż my tu mamy? Heinrich. Hey, Smith. Smith, jesteś z kompanii M? Mamy torbę z nazwiskiem Starks, ale taki nie figuruje na liście. Załadujcie ją z innymi. Ale nie ma go na liście. Już jest. Załadujcie torbę, potem się nią zajmę. A to kto? Właśnie przyszedł. Heinrich. Nowy tragarz. Dzięki Bogu. I przyniósł czekoladę. Od dawna w 302? Od 2 tygodni. Zgłosiłem się na ochotnika. Chcę pomóc wyzwalać kraj rodziców. Masz silny akcent. 2 tygodnie, świetnie. Witaj w kompanii M. Pochodzę z Bostonu. Darujcie akcent. Wychowałem się w Berlinie. Hasła lepiej wymawiaj bez akcentu. Na co się natkniemy? Na co? Na twoich pieprzonych krewnych. Przeklętych szkopów. Lubią do nas strzelać. Heinrich, coś ci powiem. Teraz to już nie przelewki. Będę robił, co w mojej mocy, mam nadzieję. Nie mamy czasu cię wyszkolić. My byliśmy już pod ogniem, straciliśmy człowieka. A teraz będzie jeszcze gorzej. Masz robić 3 rzeczy. Nosić amunicję, dostarczać ją w potrzebie i trzymać się Benedetto. Żadnych głupot. Przy Benedetto przeżyjesz. Rób to, co on. Jasne? Tak. Żadnych głupot.
This is NBC, the National Broadcasting Company. Mówi Dwight Sigeiser. Dobry wieczór. Amerykanie utracili dwa miasta w Belgii. Na południu, w pobliżu granicy francuskiej, po 8 dniach walk, niemieckie czołgi przypuściły atak z linii Siegfrieda, wdzierając się do Luksemburga i Belgii, aż po Gandawę. Wychodzić. Za amunicją i bronią. Przed nami 8 kilometrów marszu. To nasz cel. Bierz tę amunicję. Trzymaj się, Benedetto. Zastrzel go od razu. Wyręczysz Niemców. Może on uratuje ci życie. Mam złe przeczucia. Szybciej. Musimy zmienić walczących. Słuchajcie, musimy zmienić załogi dwóch gniazd karabinów maszynowych na wschodnim wzgórzu. Jak mogliście się właśnie przekonać, musicie zachować ostrożność. 376. Dywizja utrzymuje pozycję. Smith, Fuller, Heinrich, Benedetto. Zmienicie załogę koło starej pompowni. Foster, Matthews, Jennings. Na północnym stoku jest zamek. Zajmiecie tamtą pozycję. Zaprowadzimy was tam. Pytania? Posłuchajcie uważnie. Za wzgórzami znajdują się niemieckie dywizje. Już kilka razy próbowały zająć miasto. Nie możemy do tego dopuścić. Oby ta pogoda ich powstrzymała. Uważajcie, postaramy się dostarczyć wam ciepłe jedzenie. No dobra, ruszamy. Tony? Spadnie pół metra śniegu. Szkopy nic nie zrobią. Proszę spojrzeć. Amerykanie zgromadzili dość sił, żeby zagrozić południowemu skrzydłu naszej ofensywy. Dowództwo skierowało nas tutaj. Rozkaz brzmi tak. Z całą zaciętością i bez litości odeprzeć Amerykanów przez zamarznięte bagna na drugi brzeg Mozeli
poza terytorium Niemiec. Porażka nie wchodzi w rachubę. Generale, z całym szacunkiem, teren wokół Nenning nie nadaje się do ataku pancernego. Same bagna, gęste lasy i zasieki. A do tego opady śniegu. Nie da się posuwać szybko. Tak, ale Amerykanie przesuwają oddziały wzdłuż frontu, zgadza się? Tak, zaskoczymy ich. Właśnie, są słabi. Nie będą się nas spodziewać w tej zamieci. To pozycje amerykańskie wokół Tettingen. Co jest między Nenning a Tettingen? Utrzymują tylko mały łańcuch wzgórz. I to jest ich słaby punkt. Majorze Ruprecht, pański pułk przejdzie przez wzgórza aż do Moseli. Przetniemy ich linię zaopatrzenia. 110. pułk zaatakuje Tettingen, odcinając Amerykanom drogę ucieczki. Czołgi i grenadierzy natrą na Nenning od północy i południa, odcinając ich od sztabu. Przez ostatni miesiąc Amerykanie udowodnili, że są niezłomni. Dlatego musimy oderwać ich palce od naszych gardeł. Wyłonimy się z ciemności jak duchy i wykurzymy ich stamtąd. Oddziały mają zająć pozycję przed czwartą. Zrozumiano? Tak jest. Dobrze. Rozejść się. Zjawimy się jak duchy i unicestwimy ich. Wysunięta pozycja niemiecka, północ. Znalazłem go w ciężarówce. Wypadł ci. Ja nie mam w kraju nikogo. Ty przynajmniej masz ją. Pilnuj listu. Vendetta. Thanks. Dzięki. Relief has arrived. Zmieniamy was. Co tak długo? Zostawiam wam naboje, ale ziąb. Widzieliście coś? Tylko cholerny ostrzał. Macie wszystko, co trzeba? Muszę ich odprowadzić i zluzować następnie. Uważajcie. Benedetto. Ty i Heinrich nie musicie tu być. Znajdźcie pompownię i się wysuszcie. Jasne. Znajdziemy ją po ciemku. Idziemy. Na pewno mamy wszystko? Spieszyliśmy się jak nigdy. Naboje, karabin, ty i ja. Która godzina? Przegrałem zegarek pokera. Świetnie. Ja też nie mam. Szkoda, że nie zabrali go ze sobą. Jakby się na nas gapił. Przynajmniej jest nam cieplej niż jemu. Biedak. Przykro mi, koleś. Niektórym nie zależy, czy ich zabiją.
Nie mnie. Morda w kupę. Co z tobą? Sam nie wiem. Dziś są moje urodziny. Nie chcę zginąć w urodziny. Tylko o to chodzi? Uparci. O tak. Rozstawili nas tak rzadko, że szkopy spokojnie mogły nas zajść od tyłu. Chciałbym już wrócić do domu. Nie rozpraszaj się. Do diabła z tobą. Zamierzam przeżyć. Ty nie? Już nie wiem. Myśl, że jesteś trupem, to się nie rozczarujesz. Fajne urodziny. Przepraszam, ale w porządku? Nie podkradaj się tak. Wszystko gra. Znalazłeś drugie stanowisko? Są chyba tam. W pompowni jest oddział strzelców. Kiedy tam przyszli? Niedawno. Ogrzewają się. Mówią, że na drogach jest bajzel, działa i sprzęt powkładały do rowów. Zwykły pieprznik. Wysuszyłeś się? Trochę. Sądzą, że 11. Dywizja Pancerna zajęła tam pozycję. Podobno nie biorą jeńców. 11. Pancerna? Pamiętali o czołgach? Ci strzelcy mają broń przeciwczołgową? Nie widziałem. Wysłali ich w pośpiechu, jak nas. A radiostacja? Telefon polowy? Pewnie dostarczą rano. Znakomicie. Nic nie możemy zrobić. Jeśli to dywizja pancerna, sztab szybko się dowie. Wracaj i się wysusz. Zmienicie nas z Heinrichem o świcie. Wiem. Jeśli to czołgi, to mamy przesrane. To brzmi jak więcej niż kilka oddziałów. Jasny gwint. Stopy mam mokre i zmarznięte. Chcesz się na chwilę zamienić? Chętnie. Stałeś w istnym jeziorze. Nie było tu przypadkiem latryny? A niby czemu nie zamarza? Przerwali ostrzał. Ciekawe, co to oznacza. Kombinują coś? Tak, myślę. Słyszę ich. Jadą. Słyszę ich. Jadą. Ja nic nie słyszę. Jadą. Przygotuj się. Nic nie słyszę. Teraz już słyszę. Masz dobry słuch. Chłopaki w pompowni. Zaczekaj tu. Ostrzegaj ich. Nie strzelaj bez potrzeby. Odkryją naszą pozycję. Wolałbym już kastrować byka. Bleibe hinter meine Panzer!
Es gibt eine Grenadierenabdeckung. Ja. Achtung, Amelie! Otwórzcie, to ja. Niecałe 300 metrów stąd są niemieckie czołgi. Co się dzieje? Jadą tu czołgi. Musicie uciekać. Nie mamy broni przeciwczołgowej. Zbierajcie się. Riley, pobiegniesz do miasta ostrzec resztę. 30 metrów dalej jest sad. Macie się rozproszyć. A ja i Benedetto? Daj mi amunicję. Ukryjcie się za sadem. Przyjdę tam z Fullerem. Połów w lewo. Cel z prawej. Ładować. Dostałem. Moja kostka, przestań. Wrócę po ciebie. Nic ci nie jest? Nie mogę ruszać prawą nogą. Gdzie Benedetto? W sadzie, ranny. Przepraszam, jednak zrobiłem coś głupiego. Posłuchaj. Sprowadzę do was medyka. Osłonisz mnie? Spróbuję. Żyję, choć nie z martwych wstałem. To niebo? Na pewno piekło. Mamy kłopoty. Wezwę pomoc, ale najpierw cię stąd wyciągnę. Nawet go nie zauważyłem. Nie zdążyłem się wydostać. Mam zmiażdżone nogi. Straciłem karabin.
Wybiją nas tu. W porządku? To nie po mnie przejechał czołg. Idź, powiedz im, co się dzieje. Tutaj nic nie zdziałasz. To cała dywizja czołgów. A my nie mamy nawet karabinu. Prezent urodzinowy. Użyj w razie potrzeby. Zostały chyba 3 naboje. Tylko w razie potrzeby. Nie daj się zabić. Tylko w razie potrzeby. Amerykanin? Gdzie masz broń? Znasz niemiecki? Szlak. Gdzie moi ludzie? Co mam z tobą zrobić? Zabić? Czemu nie? Wy nas zabijacie, a wy nas dranią. Mogę cię zastrzelić. Zostań. Jak odejdziesz, zabiję cię. Szlak, miny.
Brooklyn! 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 Son of a bitch! Sukin synu, jestem Amerykaninem. No crap swears like that. Żaden szkop tak nie przeklina. To musi być nasz. Mieli przewagę. Jadą tu czołgi. Przyślij lekarza i porucznika. Musimy wracać. Droga Doreen, nie myślę o tamtej nocy zbyt często. Utrzymaliśmy miasto, ale w niecały miesiąc poległo około 60 tysięcy ludzi. Wszyscy zmarli wyglądają tak samo, poza mundurem. W marcu wróciłem do kompanii. Cieszę się, że wróciłaś z San Francisco. Ja też. Wejdźmy tam. Fighting scattered pockets of resistance and heavy opposition in the city of Ludwigshafen, the 94th breaks through. Po tak długim czasie na wojnie, nie wiem już, czy widziałem cię wczoraj, czy 1000 lat temu. Ten pomięty list, pokryty śladami wojny, stał się tobą. Nami, takimi, jakimi mogliśmy być, śmiejącymi się na twoim ganku, spacerującymi letnim wieczorem, takimi, jakimi nigdy nie będziemy. To list do dziewczyny? Mam go wysłać? Nie. Moje myśli o tobie, niezdarnie wyrażone w tym liście, na milion sposobów, to jedyna rzecz, dzięki której wierzę, że przeżyję. Po tamtej nocy nie zobaczyłem już żadnego z kolegów. Nacieramy na Düsseldorf, ale widzę w większości nowe twarze. Granica niemiecko-czeska, rok 1945. Strata czasu. Jak jeniec może uciec z pilnowanej celi? Z ręką w porządku? Tylko boli. Jak nie ma go w tamtej stodole, to nigdzie go nie znajdziemy. Chryste. Artyleria grzeje równo. Niemcy muszą mieć już dość. Każdy Niemiec nadal jest wrogiem. Muszą wiedzieć, że przegrali. Hitler i jego ekipa doprowadzają swój kraj do upadku. Nie będę nad nimi płakał. Niemcy tutaj, Japońcy na Pacyfiku. Cały świat się wali. To się musi wkrótce skończyć. Mam już dość czekania. Niemców i śmierci przyjaciół. To w stodole. Zamknij się, pieprzony szwabie. Wstawaj. Co ty wyrabiasz? Gdzie twój patrol? Nic nie mogli znaleźć. Omal nie zabiłeś Starchera. Zabierz go i zabij. Za wszystkie kłopoty. Starcher? Zabierz Andersona do kwatery. Jesteś za niego odpowiedzialny. Co chcesz zrobić? Zabiorę go stąd. Zemści się. Zastrzel drania. Idziemy. Zabij go, Smith. Odpłać mu. Śmiało. Dobra, idziemy. Nienawidzę swojego munduru. Niemcy zniszczone. W imię czego? Jeszcze pół kilometra i porozmawiasz sobie z kolegami do woli. Rzesza. Nienawidzę Hitlera. Spójrz na mnie.
Moja żona jest Żydówką. Musiałem włożyć mundur, żeby rodzina przeżyła. Nie chciałem walczyć. Nie chciałem nosić tego munduru. Nie rozumiem cię. Żona i dzieci są w Berlinie. Chyba nie żyją. Nie odzywali się. Chyba nie żyją. Wywieźli ich do obozu koncentracyjnego. Nie mam już rodziny. Ojciec, matka, żona, dzieci. Wszyscy nie żyją. Cała rodzina. To przeze mnie. Nie mam dokąd pójść. Nic mi nie zostało. Nic. Nic. Niemieccy oficerowie wrzucali broń do wody, zanim się poddali. Rzuć to. Nie chcę cię zastrzelić. Widzisz, jak zrządził los? Dla nas wojna się skończyła. Obaj chcemy wrócić do domu. Przez 2,5 roku walczyłem o przetrwanie. Żaden z nas nie przyznawał się do nadziei i marzeń. Teraz nie byłem pewny, czy nadal je mam. W tamtym ułamku sekundy, wraz z hukiem wystrzału, jeszcze jeden człowiek je porzucił. Żołnierzu, już dobrze. Wojna się skończyła. Gdzie jesteśmy? Spokane. Wszystko dobrze? Tak mi się wydaje. Przepuszczamy inny pociąg. Trochę postoimy. Piękna pogoda. Na pewno cieszy się pan, że wrócił. Drzwi otwarte, nie musisz wyważać. Przepraszam. Sierżancie. Dokąd pan jedzie? Do Fort Lewis. Jak tylko przepuszczą pociąg. Jeszcze tylko kilka dni i wychodzę z wojska. Jadę niedaleko. Na lotnisko McCord, ale ja zostaję w starej, dobrej armii. Skąd te blizny? Z Nenning. Na linii Siegfrieda. Ja nie walczyłem. Dotarłem do Europy po kapitulacji. Masz szczęście. Pewnie tak.
Hello. Hello. Do I know you? Have we met? Czy ja pana skądś znam? Nie sądzę. My name is Wagner. Nazywam się Otto Wagner. Don Smith. Forgive me, I overheard. Przepraszam, usłyszałem rozmowę w toalecie. Wraca pan z Niemiec? Tak. W końcu wracam do domu. Jechaliśmy razem od Chicago. Przepraszam, nie zauważyłem. Nie szkodzi. Mam nadzieję, że wkrótce wrócę do Niemiec. Spróbuję odnaleźć krewnych. Mieszkają koło Weiss, niedaleko Nenning. Uciekłem stamtąd z żoną tuż przed wojną. Pracuję dla waszego rządu. Powodzenia. Niemcy są w ruinie. Nie winię was. Tyle zniszczenia i śmierci. Ale w końcu uwolniliśmy się od tych złych ludzi. Dziękuję. Jestem tylko jednym z wielu. Czeka pan na pociąg? Przyjedzie po mnie samochód. Mógłby pan coś dla mnie zrobić? Co takiego? Mam list, ale nie wiem, co w nim jest. Jest po niemiecku. Przeczytać go pan? Mam jeszcze kilka minut. Powie mi pan, co w nim jest? To straszne. Znał pan tych ludzi? Nie. Czy tu gdzieś jest adres, na który mógłbym go odesłać? Obawiam się, że to niemożliwe. Najdroższy mężu, z ogromnym utęsknieniem oczekuję na jakieś wieści od ciebie. Chciałabym cię jeszcze zobaczyć przynajmniej raz. Od kilku tygodni boję się, że to już koniec. Wszystkie cudowne miejsca, które pamiętasz, są w ruinach. Każdej minucie modlę się, żebyś wrócił. Ale boję się, że ten kraj czeka sąd, którego żadna siła na świecie nie powstrzyma. Każdego dnia widzimy krewnych i przyjaciół zabieranych do obozów. Jakże okropna jest ta wojna. Tęsknię za naszym dawnym życiem, za przyszłością i nadzieją. Moją duszę często ogarnia rozpacz, wybacz mi. Zrobimy wszystko, żeby przeżyć, ale dziś pogodziłam się z Bogiem. Oby każdy człowiek był tak dobry, jak ty byłeś dla nas. Przesyłam słowa miłości i pocałunki. Będę cię kochać do ostatniego tchu. Twoja kochająca żona, Claire. Czas na mnie, przyjacielu. Obaj mamy sprawy, które na nas czekają. Oby każdy człowiek był tak dobry jak ty i tobie podobni. Mogę jeszcze wymienić bilet? Chcesz lunch? Don. Zostałem ostatni. Jaki ostatni? Ostatni z oddziału. Nadal żyję. To źle? Don. Just thinking. Po prostu rozmyślałem. About? O czym? I wish. Chciałbym, I wish they were żeby oni jeszcze żyli.
What's this? Co to? A letter. List. When is this from? Stary? Back then. Z czasów wojny. Carried it, but I never. Nosiłem go, ale nigdy nie wysłałem. It's to me. Do mnie. Yes? Tak. You didn't send it. Nie wysłałeś go? I just needed it. It was my hope. Był mi potrzebny. Był moją nadzieją, czymś, czego się trzymałem. You and me. Nasz związek wydawał się niemożliwy. Raz prawie go zgubiłem. Tak wiele zapomniałem. Ja pamiętam. Czekanie na ciebie. W końcu pewien przystojny żołnierz wrócił, żeby się ze mną zobaczyć. Mam nadzieję, że było warto. Było. Dance with me? Zatańczysz? Jestem cała brudna. That's okay. Nie szkodzi. It's okay. There's no music. Nie ma muzyki. You be the music. Ty nią będziesz. It was 1943 when I went. Pojechałem na wojnę w 1943 roku. Miałem prawie 19 lat. I returned from. Wróciłem w 1945 w wieku 21 lat. Widziałem więcej, niż chciałbym powiedzieć. Niektóre rzeczy zapamiętałem lepiej, niż sądziłem. A pewne słowa, nadzieje i marzenia nie nadawały się do listu. Ranny Karl Heinrich ukrywał się przez 2 dni, aż do odparcia Niemców. Służbę skończył w Anglii. Po wojnie został pastorem. Zginął w wypadku samochodowym w roku 1970. Angelo Benedetto poległ na polu chwały. W sierocińcu, w którym dorastał, odprawiono za niego mszę. Robert Fuller został jeńcem w dniu swoich urodzin. Mimo ran przeżył wojnę. Ożenił się i przejął rodzinną farmę. Miał 6 dzieci. Zmarł w roku 2006. Po wojnie Don Smith ożenił się z Doreen Felker. Kontynuował studia i został kierownikiem tartaku. Doreen śpiewała w audycjach radiowych. Wychowali 5 dzieci. Byli szczęśliwym małżeństwem przez ponad 60 lat. 94. Dywizja Piechoty rozpoczęła walki we wrześniu 1944 roku. Wykonała wszystkie rozkazy, nigdy się nie cofając. Film jest poświęcony jej członkom. Tekst Artur Wierzchowski, czytał Paweł Straszewski.